łamią się pewne to łańcuchy różnych dostaw. Jest presja, z jednej strony ceny artykułów w sklepach rosną i nie wiem do końca akurat to dlaczego. Sądzę, że niektórzy chcą wykorzystać tą sytuację, bo z drugiej strony nam, producentom żywności, ceny surowców cały czas systematycznie idą w dół, mówiąc, że są zakłócenia na rynkach światowych, bo taka jest prawda, bo my dzisiaj, rolnictwo polskie jest rolnictwem towarowym i 30% produkcji naszej w różnych branżach, to jest oczywiście różnie, ale 30% produkcji naszej jest, mamy to nadwyżki produkcyjne, jest eksportowana na zewnątrz. I właśnie tam na tych rynkach, gdzie duży udział był eksportu, na moment załamały się, myślę, rynki, to na krótkotrwale, ale się załamały i tutaj powoduje to na tych rynkach od razu komplikacje, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego sami spożyć, więc tu się robi na niektórych problem, chociaż już coraz bardziej te rynki się zaczynają udrożniać, bo mimo wszystko w tym świecie zapotrzebowanie na tą żywność cały czas jest. Chwilowo to był taki zastój, ale dzisiaj to myślę, że to będzie wracać do właśnie normy. Unia Europejska również stara się pomóc w tej trudnej sytuacji i wszelkie środki niewykorzystane w perspektywie finansowej 14-21 ma możliwość rząd przesuwania ich na inne cele z walki z koronawirusem. I takie pociągnięcia rządu już w tej kwestii są, że uruchamia się preferencyjne to kredyty dla osób, które mają kłopoty związane dzisiaj z inwestycjami, spłatą inwestycji, więc te mechanizmy finansowe są uruchamiane. Co do innych rzeczy, chcielibyśmy także i wnioskujemy o tym, żeby zwiększyć interwencję na rynku. Częściowo Unia już wchodzi w tak zwane dopłaty do przechowalnictwa prywatnego, mleka w proszku, wołowiny i na innych rynkach również, więc to już jakieś elementy są. My jeszcze tam też walczymy, żeby wykup także był interwencyjny na rynku i zmianę trochę cen, bo ceny wykupu interwencyjnego są bardzo, że tak powiem, dzisiaj nieaktualne z cenami światowymi dzisiaj, więc można było tą korektę by zrobić. Ale wiemy, że budżet Unii Europejskiej to jest taki budżet, jaki mają. Unia Europejska nie ma prawa zaciągania to kredytów, więc to jest składka z budżetów krajowych, więc tutaj każde, że tak powiem, muszą być decyzje 27 krajów, które podejmują, na co te środki mają iść.